Mówiąc, że futbol nie jedno ma imię, nie odkryjemy Ameryki. To, co zresztą widać na obrazku, wiadomo już od dawna. I choć 25 maja w Parku Skarżeskim nikt nie jeździł motocyklem po boisku, to jednak impreza Grassroots Day idealnie wpisuje się w to powiedzenie. Grali tu wszyscy, młodsi i starsi, na trawie i na piasku. I to na oczach zagorzałych kibiców, także tych niedzielnych. Znaczy, raczej jestem bardziej niedzielnym kibicem, tak? Także interesują mnie największe wydarzenia jakieś sportowe. No właśnie, czyli dobrze pan trafił. Zresztą nieprzypadkowo. Przed Euro 2012 zapisałem do klubu kibica, bo tam była możliwość do losowania biletów. I dostałem maila w zeszłym tygodniu, no i stąd się dowiedziałem. Z kolei dla najmłodszych największą gratką były testy sprawdzające ich wyszkolenie techniczne. Każdy pretendent do miana króla główek bądź jedenastek był obserwowany przez trenerów reprezentacji młodzieżowych. Dla niektórych zresztą był to dobry pretekst do pokopania piłki na świeżym powietrzu, gdyż na co dzień zwyczajnie nie pozwalają im na to obowiązki. Często grasz po szkole, wychodzisz na oglika, jak to u ciebie wygląda? No, tak czasami. Ogólnie to mam pracę domową. Pracę domową? Tak? Co znaczy? No, pani zadaje nam dużo zadań. Jak widać i słychać, niełatwo jest więc być młodym piłkarzem. Z kolei problem edukacji już dawno z głowy ma za to Marek Górecki, który obiekty warszawskiego drukarza zna jak własną kieszeń. Często widzę pana tutaj na drukarzu, dzisiaj jednak na piasku. Która forma aktywności tej piłkarskiej sprawia panu większą radość? Na pewno gra na piasku, jest najpiękniejsza zmiana piłki nożnej. Ja co do drukarza, ja tutaj mieszkam od urodzenia, tutaj gram w czwartej lidze, także moje miejsce na ziemi, najpiękniejszy park w Warszawie, obym tu był jak najdłużej. Dla naszych beach soccerowców impreza Grassroots Day była okazją do pierwszego spotkania po długiej przerwie. Entuzjaści futbolu na piasku o urlopach mogą jednak na razie zapomnieć, bo już teraz muszą szlifować formę na 27 czerwca, kiedy to w Sopocie rozpocznie się turniej Europejskiej Ligi Beach Soccera. Myślę, że ten najwyższy poziom ma przyjść właśnie po tym obozie. Do tej pory zawodnicy trenowali, gdzieś grają na trawie, na hali, czyli w futsalu. Też indywidualnie każdy z nas się przygotowuje do tego sezonu, gdzieś biega po tym piasku, ma kontakt z tą odmianą piłki nożnej. Podczas tych 7 dni obozu będziemy starali się zbudować maksymalną formę, aby w tym kolejnym roku również w tej elicie europejskiej się znaleźć. A my podsumowując tegoroczny Grassroots Day dodamy, że tego dnia na stadionie drukarza było zarówno coś dla zdrowego ducha, jak i coś dla oka. A z samą grą w piłkę jest jak ze śpiewaniem. Można to robić trochę lepiej, albo trochę gorzej. Ale dalej cytując Jonasza Koftę, podczas imprezy Grassroots Day przecież nie o to chodzi, jak co komu wychodzi.